Cześć wszystkim, tu Marta z Corallo. Witam Was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. Dziś przychodzę do Was z prostym projektem na wykonanie eleganckiego naszyjnika z perłami, a także zdradzę pewien sposób, jak fajnie wykończyć perełki na dole, żeby tak wisiały z użyciem cienkiego drucika. Także zapraszam serdecznie. Jak zwykle link do wszystkich produktów znajdziecie w opisie naszego filmu, pod filmem oczywiście. Łańcuszek wybrałam o drobnym splocie, świecący, ucięłam sobie go około 60 cm i teraz odetnę jeszcze dwa krótsze z niego kawałki, którymi będą służyły do łączenia naszych perełek. Ja tak wiem, z 1,5 cm mniej więcej. I najpierw ja sobie tutaj zamontuję ozdobne kółeczko przy pomocy kółeczka zaciskowego. Montuję je do jednego z końców łańcuszka naszego. Oczywiście tej najdłuższej części. Zahaczamy o ogniwo. I zahaczamy nasze kółeczko. Teraz drugim końcem naszego łańcuszka przechodzimy przez nasze kółeczko ozdobne. I teraz do tego łańcuszka będziemy doczepiać nasze perełki. I będziemy to robić za pomocą druciku cienkiego do oplatania kamieni służącego. Oczywiście możemy je użyć też przy perłach, koralach, przy kryształkach, no przy wszystkim, co byśmy chcieli. Utnę sobie już tutaj trzy kawałki. Przygotuję. Ucinam je na około 15 cm, tak żeby mi się swobodnie nimi pracowało. I teraz już w znany Wam sposób, już go tutaj ćwiczyliśmy, połączymy sobie dwa łańcuszki, a pomiędzy nimi będą perełki. Więc na drucik nawlekamy trzy perełki. Na jeden koniec nawleczemy ten dłuższy łańcuszek. O ostatnie ogniwo zahaczamy. Na drugi koniec jeden z krótszych kawałków. I teraz ponownie każdym końcem przechodzimy w drugą stronę przez perełki. Jak już mamy wsunięte, to najprościej jest teraz złapać końcówki naszego drucika szczypcami i je mocno zaciągnąć. Nadmiar drucika teraz odetniemy. Oczywiście uważamy, żeby nie odciąć naszego łańcuszka. Drugi set perełek zrobimy tak samo jak pierwszy. Doczepimy tutaj do naszej całości łańcuszka i doczepimy drugi cienki, krótki kawałek łańcuszka. Przy okazji dajcie też znać w komentarzu, jak z jakością filmiku, bo nagrywamy już na nowym sprzęcie. Także bądźcie też dla nas wyrozumiali. Mamy nadzieję, że wszystko będzie tutaj dobrze widać. Oczywiście będziemy wprowadzać na bieżąco poprawki, żeby wiadomo, było lepiej. I teraz przejdziemy do doczepienia ostatniej części, czyli ostatnich trzech perełek. Najpierw zawiązujemy sobie zwykły supełek na środku naszego drucika. Zaciskamy go mocno. Jak
jedna część drucika będzie ciut dłuższa, to się tym nie przejmujcie, bo zawsze z nadmiarem sobie odcinamy. I teraz na tym, w tym miejscu, gdzie mamy supełek, zgniatamy na pół, składamy na pół nasz drucik i tutaj szczypcami można sobie pomóc, dogniatamy. I teraz na oba końce będziemy nawlekać nasze perełki. I jak już się zapewne domyśliliście, supełek zatrzyma nam tutaj perełkę na dole i ona nam się nie zsunie. I teraz na jeden koniec drucika nawlekamy nasz łańcuszek. I teraz tym drucikiem, gdzie jest nawleczony łańcuszek, wracamy przez perełki. Jeżeli drucik nam tutaj się zgniótł trochę, to go wyprostujcie szczypcami, żeby gładko przeszedł przez perełki. Oczywiście pilnujemy, żeby ten supełek cały czas był przy perełce ostatniej. Jak się wysunie, to odciągamy. I teraz nadmiar drucika odcinamy. Z jednej i z drugiej strony. I naszyjnik z perełkami mamy gotowy. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.